Wie, nagroda publiczności wędruje do Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, CKP nr 2. Szanowni Państwo, ten moment oczywiście trzeba uwiecznić na fotografii. Zdaniem publiczności najlepsza orkiestra tegorocznej edycji OFMO 2014. Zapraszamy do pięknego Białegostoku. Wszystkiego dobrego życzę Państwu w imieniu moich orkiestrantów. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć na początek, że werdykt nie był łatwy. W tym roku festiwal gości bardzo dużo, bardzo dobrych orkiestr. I tego należy gratulować organizatorom, ale i Państwu, publiczności tej wspaniałej imprezy, jednej z najpiękniejszych w Polsce. Gratuluję zatem Panu Prezydentowi również. Życzę, aby ta impreza trwała do końca świata. A tymczasem mam do zakomunikowania to, co jury Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych postanowiło i zapisało w swoim protokole. W dniach 13-15 czerwca w Inowrocławiu odbył się 42. Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych, w których jury, które już było wcześniej przedstawione, postanowiło przyznać. Rozpocznę od wyróżnień. Wyróżnienia indywidualności festiwalu ufundowane przez Kujawskie Centrum Kultury otrzymują Łukasz Kulikowski, saksofonista z Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli. Osoby wyróżnione zapraszamy na scenę. Zapraszamy również wszystkich dyrygentów biorących udział w tegorocznej edycji OFMOD. O wręczenie nagrody proszę pana Mirosława Hilmanowicza. Brawo. Puzonistę z Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Furioso. Zapraszamy. Nagrodę wręczy. Proszę Państwa, Grzesika, perkusistę z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rostarzewa. Gratuluję. Nagrodę wręczy prezydent. Tutaj chcielibyśmy wyróżnić Joannę Gręś, Paulinę Jaroszewicz i Magdalenę Łazar, tamburomajorki z Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Suchowoli. Zapraszamy. Beata Adamczyk, Magdalena Mazur, Kalina Leśniak i Karolina Drapała z Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Furioso. Zapraszamy. I tą nagrodę. Proszę Państwa, jest taki marsz skomponowany przez polskiego kompozytora Edwarda Maja. Prezentowała na tegorocznym festiwalu orkiestra młodzieżowa Dęta z Rostarzewa pod dyrekcją Dariusza Bartosza Basińskiego. Gratulujemy Wam tego wykonania. Naprawdę warte uwagi i powtórzenia. Gratulujemy. Zapraszamy kapelmistrza. Komorowskiej i Mikołaja Wysockiego. Julia Komorowska z orkiestry z Lipna, a Mikołaj z orkiestry z Kozienic. Zapraszamy Was do nas. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół Mechanicznych Numer 2 w Białymstoku pod dyrekcją Franciszka Mocarskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy pod dyrekcją Krzysztofa Beszczyńskiego. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie pod dyrekcją Dariusza Kosakowskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach pod dyrekcją Adama Czajkowskiego.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Furioso pod dyrekcją Zdzisława Włodarskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pod dyrekcją Bartłomieja Robaka. Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego pod dyrekcją Mirosława Bytnera. Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rostarzewie pod dyrekcją Dariusza Bartosza Basińskiego. I Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Suchowoli pod dyrekcją Jerzego Zdanewicza. Proszę Państwa, przechodzimy do ważniejszych jeszcze nagród. Tym razem może odczytam finalistów, laureatów konkursu w kategorii musztry paradnej. Musztrę paradną oglądaliśmy w dniu wczorajszym, w pierwszym dniu i wczorajszym jeszcze jedna orkiestra. A zatem trzecie miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie. Proszę Państwa, drugie miejsce ex aequo oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 2000 zł otrzymują Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół Mechanicznych numer 2 w Białymstoku pod dyrekcją Franciszka Mocarskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie. Nagrodę Robaka. Miejsca. Pozostaje pierwsze miejsce w kategorii musztry paradnej, które ponownie otrzymują dwie orkiestry oraz nagrody pieniężne po 3000 zł. Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Suchowoli pod dyrekcją Jerzego Zdanewicza. Nagrodę wręczy prezydent miasta Wrocławia. Prosimy dyrygenta o wystąpienie. Tą drugą orkiestrą jest Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego. Nagrodę wręczą wspólnie panowie, pan Orlando Benow i pan Ryszard Brejza, prezydent miasta Inowrocławia. Przechodzimy do kategorii obowiązkowej uczestników festiwalu, mianowicie koncertu estradowego. W tej kategorii dzielimy orkiestry na mniejsze i te wielkie, ponad 35 muzyków. W kategorii mniejszych orkiestr trzecie miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rostarzewie pod dyrekcją Dariusza Bartosza Basińskiego. Nagrodę wręczy Mirosław Filmanowicz. Drugie miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ex aequo otrzymują Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Furioso pod dyrekcją Zdzisława Włodarskiego. Prosimy dyrygentów o wystąpienie. Nagrodę wręczy pan prezydent.
a także nasz szanowny juror, o nim dodaną za chwileczkę. Również drugie miejsce otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach pod dyrekcją Adama Czajkowskiego. Szanowni Państwo, pierwsze miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pod dyrekcją Bartłomieja Robaka. Nagrodę wręczy Pan Prezydent. Przechodzimy do dużych orkiestr, w której drugie miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł otrzymała Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandiozo pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego. Nagrodę wręczy Mirosław Pilarowicz. Czas na pierwsze miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł dla Młodzieżowej Orkiestry Dęty i Zespołu Szkół Elektronicznych Bydgoszczy pod dyrekcją Krzysztofa Kościńskiego. Po pomalowaniu orkiestry prosimy Pana Prezydenta. Proszę Państwa, pozostała ostatnia, już najważniejsza nagroda, nagroda Grand Prix. Proszę tremolo. Grand Prix festiwalu oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł przychodzi do Młodzieżowej Orkiestry Dęty i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pod dyrekcją Bartłomieja Robaka. Proszę Państwa, po raz pierwszy wino Wrocławiu z takimi sukcesami. Nagrodę wręczy Pan Prezydent.